Witam serdecznie z tej strony Benny i jak zwykle takie czakę. Witamy ten kolejny wieczór z emocjami, z Quake'em, z Quake Live'em oraz Clan Areną. W tej chwili zaczął się już mecz pomiędzy Verde a S2K. Jest to oczywiście mecz półfinałowy. Druga para mierzy się, żeby dojść do finału. Tak, to ty przedstawiłeś więcej mecz, że to mapka, w tym momencie mapka zawotowana jest, możesz mi powiedzieć, to jest mapka bodajże... To jest mapka Verde, S2K będzie grało Trinity, czyli CA2, tymczasem pierwsza runda dla Verde. To można przybliżyć skład, Verde, Prox, Lotnik, Fox, Amon, S2K, E, Bartra, no i Diox. No dla mnie nowy zawodnik, na pewno dla wszystkich nieudany, ten jest pewnie kolejka trójka, ale mało widywalny na publikach zawodnik. Tak, dokładnie. S2K gra troszkę, przynajmniej na moje oko, zmienionym składem, ponieważ brakuje mi tu Gemiego, głównie Gemiego tu brakuje. Prawdopodobnie właśnie Diok zastępuje w tym meczu Gemiego, a Verde gra składem no, typowym dla PLCA, także Cox, Prox, Amon i Lotnik to są ich topowi zawodnicy, którzy występują praktycznie w każdym meczu, także tutaj bez większych zmian. Tylko Cox właśnie się z Mandy zmienia też na poszczególne mapki, a tak to bez zmian jest. Ta piątka trzyma się już dłuższego czasu taka sama. Tak, jeszcze tutaj przed meczem Mandy mi powiedział, że Verde na drugiej mapie będzie prawdopodobnie zmiana, ktoś zmieni się prawdopodobnie za Węgosza, tylko jeszcze nie powiedział mi kto to będzie. W tej chwili mamy 1-1, czyli mamy remis. No, kiepska sytuacja, zwłaszcza jest na drugą rundę, raczej przeważa Verde z 2 na fullu, a Amon na low. Chociaż... Tak. Mój błąd, znaczy nie Amon na low, tylko... Ram, przepraszam. Jeszcze tu chciałem przypomnieć, że kto nie oglądał, chociaż każdy chyba zainteresowany widział albo już wie, jaki był wynik poprzedniego starcia półfinałowego. Ja tylko przypomnę, że grał ze sobą Acme oraz KRS i w bardzo emocjonującym meczu Acme ograło w ostatniej dosłownie chwili troszkę kontrowersyjnym przez trochę kontrowersyjną pauzę, ale wygrali z KRS. Z tego nie wracajmy już. Ale tak. Wiesz, pauza pauzą, ale można było wziąć praktycznie przez 3 rundy wcześniejsze na 300 pingach, patrzyłem po których no jednak grał, no to mógł 3 rundy wcześniej, nie wyszło, grał, myślało się, no ale wyszła taka pauza, jak wyszła, trudno jest zjebać. No trudno, to są błędy gry, nie powinno tak być, że połowa zawodników się nie respi, czy respi się na drugim końcu mapy i nie da się nic z tym zrobić, ale to już złośliwość rzeczy martwych i my na to wpływu niestety nie mamy. Także nikt tam za bardzo nie sapał i 2-1 dla Acme. No jesteś na bardzo dobry na sprawie 3-2, mapka, runda za rundę. Jestem ciekawy, jak się potoczy. No, oczywiście ja będę dalej ze swojego zdania dążył, żeby było jak najwięcej, że najciekawsza trzecia mapka decydująca i końcówka pasjonująca, tak jak w przypadku tam Verde KRS, gdzie było 9-5 i KRS, no wielki powód, no ale niestety przegrali, ale no mapka godna finału. W tej chwili jest 4-2 dla zawodników Verde. Lotnik może nie zdecydowaną, ale na razie na czele swojego klanu. Jego podobną postacią w SWK jest Bart, który ma już aż 10 fragów i naprawdę mocno odstaje od reszty swoich kolegów z drużyny. Ma już 10 fragów, 32 skora, no naprawdę robi tutaj największą robotę. Nabija najwięcej damage'u. No powiem ci naprawdę, SWK trzyma się, nie daje odskoczyć Verde dalej niż nawet na dwie rundy, co było normalnie i to byłoby tak najszmatma, że to jest mapka Verde. Tak, to jest mapka Verde, to jest też troszkę niespodziewany dla mnie wybór, ponieważ dotychczas Verde głównie grało TA3, czyli Quarantine'a. No tutaj taki troszkę niespodziewany wybór Overkill. W sumie dawno niewidziana mapa. No co, przynajmniej narzekaliśmy, że za długo była bywalna, to teraz znowu była przerwa w tej mapie. Powiem ci, T6 Almos był ostatnio chwilę czasu swoje dość grywalne.
A teraz o my tu oczywiście gadu-gadu o dupie Marynie, a tu jest już 6-3 i Verdy odskoczyło na już 4 rundy w tej chwili. No naprawdę troszkę panowie z S2K przyspali. Musieliby, kurczę, wszyscy zagrać tak jak Bart, bo naprawdę coś tu, kurczę, może być ciężko, może przynajmniej na overkillu. Zobaczymy, jak zagrają na swojej mapie, czyli na Trinity. No, tymczasem będzie czwarta runda. Bardzo ładnie to rozegrali. Tymczasem na naszych powach E. Zobaczymy, jak popisze się lightem. Na razie nie trafia, ale może jeszcze coś ufraguje. No miejmy nadzieję, że tak 2-3 rundy lepiej, żeby tak ale zwało. No i są dobrze. O, piękne. Ładny tutaj rail w powietrzu. Ładnie pocisnął E w tej rundzie. W sumie jeśli chodzi o damage, prawdopodobnie zadany ma tyle samo skora praktycznie co Bart, czyli jest drugim zawodnikiem S2K. Ładnie tutaj ciśnie, na razie ram troszkę z tyłu, ale stara się. No podobnie jak Cox, 7-5, ale skorowo są podobni zawodnicy. A ja powiem ci, z rakiety no kolejny piękny, jak ja mogę teraz na połowie piękny telefragment. Rocket. Tak, to jeszcze tam. Tak, ja też. I zostaje sam bohater ostatniej rundy. Ciekawe, czy poradzi sobie z Proxem i Amonem. Walka na raile, bo ostatnio da radę chłopak. Bardzo ładnie, na pewno już mu zostało. Prawdopodobnie bardzo ładnie teraz railem popisał się przeciwko Proxowi. I Amon dokańcza sytuację i jest 8-5 dla Verde. Miałem nadzieję, że będzie 7-6, będzie runda kontaktowa, no ale niestety Verde odskoczyło 8-5. No, ważne dwie kolejne rundy. Jak na razie, S2K radzi sobie dosyć dobrze. Oczywiście, przynajmniej dla mnie, tak z mojego punktu widzenia, żaden klan nie jest tu jakimś zdecydowanym faworytem, chociaż myślę, że przynajmniej po tym, co ludzie obstawiają na serwisie PLCA, to większość jednak jest za Verde, ale moim zdaniem tutaj każdy z tych klanów jest wart i godzien tego, że występuje w tym półfinale i walczy o finał. Teraz piękna wymiana Rayli, Prox wygrywa. No 9-5, no miejmy nadzieję, że teraz będzie wielki comeback z 2K4 rundy i opaką zwerny się łapy za trzęsą. O, teraz tutaj ładnie złapali Proxa we dwójkę, spaw. Prox leży. Kolejny zawodnik. O, teraz będzie runda dla S2K. Prawdopodobnie jeszcze. Lotnik duelowiec, ale pada od Rayla. Nie wiem, jak wymawiać tę przyskę. Jednak przewodzi. Dziewięć sześć. Tutaj znowu zawodnicy Verde cisną ostro. I będzie koniec. Będzie koniec, jest 10-6 na overkillu dla Verde. 1-0 stan w mapach. No nie było najgorzej, nie było jakiegoś pogromu na szczęście. No nie ale było też, meczu do jednej bramki. Tak, nie było meczu do jednej bramki. Tylko początek był dość zacięty. Jeden na pewno już był cały, tylko na samym początku był łeb runda za rundę. No potem Verde jednak odskoczył na 4 właśnie rundy, no już do samego końca nie dał oddać przewagi. Drugą mapę, którą będziemy teraz oglądać, to będzie Trinity, czyli CA2. Jest to mapa wybrana przez zawodników S2K. Zobaczymy, jak sobie na niej poradzą. Jeszcze prawdopodobnie w międzyczasie będzie jakaś zmiana w Verde. Dokładnie jeszcze nie wiemy, kto się zmieni, ale tak mówił mi Mac. A Tejka pięknie teraz wywalił serwera. Już mówisz, że mi wywalił? Dziękuję. Ja właśnie teraz zobaczyłem. Ja to chwalebne wywalanie z tych serwerów. Ja chyba dzięki Bogu udaje mi się połączyć znowu. Tak, bez żadnych problemów. Tak. Ty mnie widzisz, ale ja na razie tak w sumie nie dałem. No ale dobrze. Mam nadzieję, że już zmienili mapkę na Trinity, żeby nie było problemu ze zmianą kolejnej mapy. Tak, w międzyczasie wyszedł Cox, Amon zszedł na Spectra, także będziemy mieli tutaj jakieś roszady. Na serwer też wszedł Gemi, czyli po prostu szykuje nam się zmiany w składach. Możliwe, że nawet obu drużyn, także
Szykują nam tu niespodziankę, chłopaki. No to dobrze. Miejmy nadzieję, że tą niespodziankę szykują nam panowie ze 2K, bo życzylibyśmy sobie zobaczyć kolejną trzecią. Znaczy kolejną mapę będziemy widzieć teraz, ale jeszcze chcielibyśmy zobaczyć trzecią. No na pewno to nowa. Powiem ci, że zmiany ruchu tylko na lepsze, że jednak wiesz, roszady i to znaczy, że zawodnicy przodu lepiej się czują na tej mapce, no to nawet nie ciekawie. Oby. Ja osobiście nie wiem, jak grają tutaj obydwie te drużyny. To jest chyba najbardziej, najmniej grywalna mapka, powiem ci, chyba nawet mniej grywalna niż nawet tak to głupie Almo z losy z mapką taką, wiesz, nietypową, tak powiem ci, do grania meczy klanówek, bo to dość mała mapa, taka specyficzna, ale porównaj nawet z CA2 Trinity, chyba jest CA2 właśnie najmniej grywalna. Ostatnio właśnie KRS Sakme grał, ale tak to... Aha, w sensie grywalna. Grywalna. Bo grywalna to jest. Tylko, no, już z sobą nie zgadzam. Chciałem cię tu, wiesz, już ukamienować za te bluźnierstwo. Bo mapa jest jak najbardziej grywana, przecież sami kiedyś się graliśmy często. Ale rzadko grywana, no chociaż ostatnio była już mapą, która przesądziła o wygranej Akme. Widzę, że jeszcze się S2K zastanawia chyba nad zmianą albo coś, bo... Averde zmieniło swojego zawodnika. Teraz na placu boju mamy Mandiego, a zszedł Cox. Chyba. Dobrze mówię? Dobrze. Bo jeszcze widzę Amona na spekcie. Nie, ty powiedziałeś, że wszedł Mandi, a zszedł Cox, tak? Coś źle mówisz. Zszedł tak. Amon, a wszedł Mandi, bo jak mógł zejść Cox, jak mówisz, że jest. Nie, aha, no, Boże, mój błąd, przepraszam. Takie niedopatrzenie. Dalej czekamy na rozpoczęcie drugiej mapy. Tutaj... No, powiem ci, S2K ma dobre pingi, no wiadomo, że ping 100 to wyskakuje, to jest nieodzwierciedla, no ale Verdy znacząco ma gorsze pingi, no. Szczególnie Mandi, ale jak wiemy, Mandi nadaje za granicę, także to już jest, no, to by nie mówić, jego prywatna sprawa, jego problem, to jest Liga Polska, polskich planów, także... Trzeba być za większością, tak? A nie za mniejszością. Widzę, że S2K chyba chce właśnie spływać to medykamenty, spuścić za kogoś, ale w razie W chłopaki widzę się pytają, czy by mu nie poszło, czy dałoby się w trakcie mapy coś zmienić. No ciekawie się zapowiada. No bez wątpienia medykamentes to też jest zawodnik, który potrafi grać, także mógłby wnieść jakiś świeży powiew swoich umiejętności do tego meczu. I może mógłby przechylić szale zwycięstwa właśnie na korzyść S2K. Dalej tutaj jakieś roszady, zmienia się Diok, zmienia się właśnie wyciągniętym do tablicy przed chwilą przeze mnie Medicamentesem, także są tu ciągle zmiany w obydwu zespołach. Czyli w sumie poprzednią mapkę, no to za Dioksa szedł Medicamentes, no a za Amona szedł Mandy. No po jednej zmianie w obu stron, no i czekamy na. Czekamy na rozpoczęcie drugiej mapy i ta mapa może rozstrzygnąć, kto będzie grał w finale, czy będzie grało to S2K, czy Verde. Znaczy, no to w sumie jeszcze nie rozstrzygnie, czy S2K, bo wtedy będziemy oglądali trzecią mapę. Ale bliżej tego upragnionego finału jest Verde, a Akme już czeka tam cierpliwie na to, kto z nimi zagra. Oczywiście będziemy też mogli oglądać mecz o trzecie miejsce, ponieważ przegrany tego pojedynku będzie mierzył się z klanem KRS, który również już jest gotowy i czeka na swojego oponenta w walce o trzecie miejsce. My jeszcze niestety nie wiemy... Z tego dnia po finale, po przegranie na pewno będzie teraz zmotywowany do maksimum, żeby trzeciego miejsca nie stracić. Dokładnie. Ale tu jeszcze zacząłem, my nie wiemy jeszcze, kiedy będzie rozegrany finał i kiedy będzie rozegrany mecz o trzecie miejsce. Pytałem dzisiaj na forum o to Gamiego, ale on sam nie wie, ale najprawdopodobniej na dniach, może koło weekendu, może w przyszłym tygodniu zobaczymy finał i zobaczymy mecz o trzecie miejsce. A tymczasem zaczyna się druga mapa.
muszę skazać się uda składy uzbierać, nie tak, bo to właśnie z Werdy, przesunięcie ze 2 po Werdy, no nie potrafiło, nie że nie potrafiło, po prostu nie mieli możliwości składu zebrania, nie? Tak, bo Prox i Lotnik grali swoją ligę duelową, bo jak większość pewnie z was wie, są to zawodnicy, którzy preferują tryby 1 na 1. Na razie, zaczyna dobrze, bo wygrywa pierwszą rundę. No, powiem ci, no S garnął wszystkie 4 fragi, ale patrzyłem po kolei, posłuchajcie, po Werdę, trochę pogubione na tej mapce, takie porzucane. No, może to nie jest ich topowa mapa, może nie potrafią jej za dobrze grać. Ja też parę razy grałem osobiście przeciwko Werdę i wiem, że na niektórych mapach mają troszkę taktyki odbiegające od tego, co możemy widzieć w większości meczów, także oni lubią po prostu czasem przykampić, lubią czasem zatamować granatami, jakimiś rakietami i nie wychodzą na przykład tak jak na tej mapie na Grinder, ale jak na razie grają ostro, cisną S2K, nie kampią. Przewaga w zawodnikach teraz po stronie S2K. Został samotny Prox, który ma 4 HP. Zwiększyło się HP, zobaczymy czy to wykorzystywalne, by tak na raz zaatakowali, no ale z drugiej strony też nie jest. No, muszą mu sprzedać po prostu konkretnego Rayla. Tak, muszą sprzedać konkretnego Rayla, konkretną rakietę i będzie po Proxie. Fajnie właśnie byłoby, jakby S2K zdobyło tą rundę, bo przegrając rundę w wyniku z dwoma zawodnikami w przewadze, to nie jest ciekawa rzecz. No i dobrze powiedziałem, jeden rejs sprzedany. Teraz trzeba tylko jeszcze dopełnić dzieła i jakieś shotguna na sadzie, albo pięknie go zaspamować jakąś rakietą. Dokładnie tak. Ale jak już wspomniałem, Prox to zawodnik duelowy, także on tu na pewno wie co robi. Pięknie tutaj zrejlował teraz Medica Mentesa. Ram czeka na Proxa w okolicach czerwonej zbroi. Są bardzo blisko siebie w tym momencie. Tutaj jeden shotgun załatwi sprawę. Nie wiem, czy niepotrzebnie Ram z railuje, mógłby to załatwić z dwoma shotgunami. Prox teraz, wyszło z niego brak ogrania w CA, bo nawet nie potrafił porządnego rocket jumpa zrobić. Wszyscy się śmiejemy teraz, jaki to jaki Prox jest słabym graczem CA. Oczywiście żartuję. Ale zwarcie drużynowym wystarczy jego obeznanie. No może właśnie jeden na jeden, ale... No właśnie jeden na jeden powiedzmy najlepszy, ale... Tu nie można sobie polecieć, zapać sobie i odrobić życie, czy... Tak, to tak, sobie... Prox pewnie teraz szuka baniek z HP i czerwonej zbroi. Dobre, nie, bo chłopaki potem nie złości, że narzekamy. Nie, no może się żartujemy. Oj, Ram pięknie teraz shotgunem pocisnął Proxa. 2-1. Idealnie, nie. Żeby tak S2K jeszcze doskoczyło na dwie rundy, że parę by było się ciekawie, żeby Werdę nie poczuło się zapewne. No i czy no, my tam nie jesteśmy, żeby ani dajemy za drugą, tylko żeby najbardziej ciekawe widowisko było. Oczywiście, że tak. Tutaj znowu odrabia teraz straty Werdy, tylko jeden zawodnik S2K został, no... Nie dają chłopakom chwili wytchnienia i cisną ich, jest już remis. Powiem ci tak, to S2K musi się, nie wiem, wtedy trochę na mecz, żeby wygrać no, na Werdę, a kotując szybko wyskakuje się, no czyści szybko pole. Tak, dokładnie. Ale teraz bardziej przyciśli panowie ze 2K, chociaż jest już, o jest, 2 na jednego. Cox, ale na full, ostro ciśnięty, Cox po prostu został teraz zdominowany przez dwóch zawodników S2K, nie miał tutaj żadnych szans. 3-2. Teraz fajnie by było na pewno, gdyby S2K odskoczyło na no, dwie rundy. No. Ja wiem, że tutaj trochę jakby teraz może możecie odnieść wrażenie, że ja tutaj faworyzuję S2K, ale to tylko z racji tego, że chcemy oglądać trzecią mapę. No, a tymczasem jest czasem do 3. A dla kogo? A dla obydwu drużyn. Lotnik teraz tutaj ładnie wciśnięty przez Barta. Nie wiem, czy to akurat widzieliście. Został sam jedyny Cox. 35 życia na czerwonej zbroi. No nie ma za dużych szans. Jest teraz kontra trzech zawodników.
tam się są podobne za 2K z stanem życia, no ale musiałby naprawdę wykonać dobry wiesz, kawał roboty, żeby trzech. No i niestety nie udało mu się to. Chociaż nie, trochę dziwi mnie to, że gracze 2K troszkę zwlekali z wejściem tam na tą czerwoną, bo... Bo po kolei idą w ogóle. Tak, dokładnie. Dokładnie to chciałem powiedzieć teraz. No i bardzo jednym HP raczej nie porządzi. Nie porządzi, został zmasakrowany tą rakietą. I ciągle runda za rundę, ale tendencja jest taka, że to S2K ma ciągle rundę do przodu, także jak będą tak dalej grać, dobrze jest. Mogą wygrać. Ważne, żeby oni próbowali rundą do przodu dla siebie. Dokładnie. No bez wątpienia troszkę tutaj, przynajmniej jak na razie, widać, że bardziej mają opanowaną tą mapę, ponieważ jednak jest troszkę bardziej wyrównane tutaj. Tak i dalej jest szansa, że wyskoczy z Akama, Andy 48 HP, no medykamenty z Nalorą też, ale to na przeważnie. Ale Mandy teraz tutaj ładnie medika skasował. Ram jedyne 3 punkty zdrowia, także bardzo duża szansa dla Werdy, żeby teraz odskoczyć na jedną rundę. Tylko Mandy chyba nie wierzy, znaczy może wie, że zna low, ale nie tak, żeby go spamować z shotguna, bo już mógłby to zrobić, bo 3 HP, to żeby nie wiem z jakiego do gości uderzył, to byłby już po nim raczej. A dobry ten. I przyczaił tutaj ładnie. Mandy bardzo ładnie tutaj przyczaił się z shotgunem i nie dał szans swojemu przeciwnikowi. 5-4 dla Werdy. To pierwsza wygrana, pierwsze prowadzenie na tej mapie dla Werdy. Tak, dokładnie. Teraz może się troszkę podbudują zawodnicy tej drużyny i może odskoczą. Co będzie chyba miało miejsce, ponieważ został jedynie Bart z 11 punktami zdrowia. No raczej bez szans. I zostaje zespawany przez lotnika. 6-4 dla Werdy. Teraz wszystko zależy od graczy S2K, czy pocisną, czy dadzą radę. Jakieś tutaj ściany w ogóle na serwerze. Oczywiście polskie serwery są najlepsze. Oczywiście. Tutaj z ludźmi grać na Polskę, byśmy siedzieli w Stanach, ale to szczegół. Ale... O, to bardzo szybko. Myślę, że to bardzo szybko. Teraz pocisnęli. Podwójne zdziwko, 4 zawodnicy na polu bitwy zostało ze 2K. No, to pierwszy raz. Szacun, byłoby tak dalej. Medi ładnie tutaj teraz zownował Coxa. I sam został zownowany. Tak tu się tutaj wszystko szybko zmienia, że nie nadążamy. I 7-5, zbliżamy się do końca i to właśnie Werdy jest bliżej. Nie wysłuchali na to, nie wysłuchają jakie czas udać. No ta runda będzie miała dużo znaczenia, 8-5, 7-6, no to jednak jest jeszcze jakaś szansa. 4 dwóch zawodnika. 4-2 zawodnika. Nieciekawie to wygląda dla S2K chyba. Jest 8-5. Jeszcze tylko dwie rundy. Troszkę opak z sił teraz chłopacy z S2K. Acel jeszcze siadno i już po frytkach. Troszkę teraz, bo jakby odnoszę wrażenie, że boją się wyjść, troszkę skampili teraz w okolicach czerwonej zbroi i próbują zmienić troszkę taktykę, od, za przeproszeniem, dupy strony złapać Werdę. Ale tutaj ładny spam. No Prox już na low zdrowym jest, naprawdę ładny spamem oberwał, całe HP mu zjechało. Teraz troszkę taka walka pozycyjna, okopali się zawodnicy obydwu drużyn i nie chcą wejść ze swoich miejscówek. Także kto tutaj popełni teraz błąd, przegra tą rundę prawdopodobnie. Pierwszy błąd popełnia Prox i pada, zabity przez Medicamentesa pięknym railem. O, lotnik też już znalazł. Bardzo, no powiem ci, na razie udana runda. Jak na razie dla... Tak, jak na razie wychodzi mi to na zdrowie. I medikamenty spada od Lighta Mandiego. I Bart tutaj zakleszczony po prostu został
chyba przestraszył się po prostu tego wjazdu Mandiego. Uuu, lotnik, jak piękna rakieta. A na lobu naprawdę była szansa, że... Oj, źle to wygląda. I dziewiąta runda dla Verde. I czy będzie podobna sytuacja jak na overkillu? Ja bym wiedział, co liczyłem w tym momencie na pauzę. Nie, to już by nie mogło się zdarzyć drugi raz. I chyba nic by nie dało. Ale może będzie też wielki comeback KR, bo taki sam był dokładnie mecz, wynik meczu Akmo KRS, 9-5 dla Akmo, no i 4 rundy KRS wyciągnęło, no 2-2 zawodników. Chwilka teraz, bo tutaj ostatnia runda. Koniec. 10-5 dla Verde, no Verde zdominowało niestety tego wieczoru S2K, już szybko wszyscy wychodzą z serwera. No nie, no, szybka rozgrywka, 2-0 dla Verde. Verde spotyka się w finale z Akmo, my jeszcze dokładnie nie wiemy, kiedy to się odbędzie. Ale w każdym razie zapraszamy. Tak, na mecz finałowy, mecz się oczywiście miejsce. Mam nadzieję, że najlepiej by się odbyły te mecze w jednego dnia, w różnych godzinach, żeby tak mecz się miejsce rozgrzać państwa o 21 i zakończyć wielkim finałem, czy gdzieś mniej więcej podobnych parach godzinach. My dziękujemy za uwagę. My dziękujemy za oglądanie i słuchanie nas i zapraszamy na finał i mecz o trzecie miejsce. Dobranoc.